Hybryda XL2 to następca tego popularnego wśród wędkarzy karpiowych namiotu na bazie parasola. Przedstawiamy nowość na sezon 2020. Z namiotem tym mieliśmy przyjemność spotkać się nad wodą już jakiś czas temu. Ba, nawet udało nam się go zabrać na zasiadkę. Co prawda wróciliśmy wtedy o kiju, ale nasz bohater spisał się wtedy bardzo dobrze. Pewnie jesteście ciekawi, dlaczego powracamy raz jeszcze do niego. Odpowiedź jest prosta, bo dobre może być lepsze. Hybryda XL to druga wersja tego popularnego namiotu na bazie parasola. Główne założenia pozostały bez zmian, a to oznacza, że bazuje on na 60-calowej czaszy parasola z wpinanym frontem, który w tej wersji otrzymał dodatkowe wzmocnienia. W prawne oko zobaczy nowe kolorowe wstawki, no i oczywiście dołożono tutaj wszelkich starań, by całość została bardzo dokładnie wykończona. Ok, to teraz w detalach. Czym się różni nowa wersja od poprzedniej? Na podstawie uwag dotychczasowych użytkowników została dodana techniczna sztyca ułatwiająca rozkładanie. Wzmocniono i dodatkowo uszczelniono mocowanie ramion. Zastosowano również podłogę wpinaną na pomarańczowy masywny suwak. Ten znajduje się około 10 cm nad ziemią, co ułatwia wpięcie i w 100% chroni wnętrze namiotu przed strumieniami wody, spływającymi po powierzchni terenu podczas najbardziej intensywnych opadów. Przypomnijmy kilka ważnych wiadomości. Dla tych z Was, którzy oglądali test poprzednika, jasne jest, że to największy w swej klasie namiot na rynku na bazie parasolki. Jego wymiary to 270 na 250 na 150 cm. Ta ostatnia to wysokość. Pomieści dwa łóżka karpiowe, a jeśli macie ochotę wstawić tylko jedno, to uwierzcie, że na wędkarskie graty będziecie mieć mnóstwo miejsca. Jedną z nowości jest także wspomniana wcześniej rurka, która usztywnia front namiotu. Efekt ten osiągnięto dzięki powiększonej średnicy, która w tym modelu wynosi teraz 17 mm. Znajdziemy tu także naszyte mocowania na rzepę dla dwóch wędek, które dopełniają całości. To, co wyróżnia ten namiot, to materiały użyte do jego produkcji. Hardshield Tex to wielowarstwowa konstrukcja z membraną oddychającą o parametrach 10 000 gram na metr kwadratowy na dobę, co daje odparowalność 7 gram wody na minutę. Wodoodporność to 10 000 mm słupa wody, co innymi słowy oznacza, że gwarantuje nam to suche wnętrze, nawet podczas oberwania chmury. Hybryda XL2 to namiot, który rozkłada się błyskawicznie, nie potrzebuje dużo miejsca i co najważniejsze, przydaje się w wąskich, małych miejscówkach, na przykład na pomostach. Namiot ten w polskich sklepach kosztować będzie 1390 zł.